Przed chwilą zakończył się emocjonujący mecz Indyk Polo AZS ze Skrą, zakończony wspaniałym zwycięstwem olsztyńskich siatkarzy 3-2. Jest z nami Michał Żurek, jeden z głównych bohaterów tego wieczoru. Michale, gratulacje. Dziękuję bardzo. Czy spodziewaliście się takiego przebiegu meczu? Czy spodziewaliście się, że będziecie w stanie przełamać tę wieloletnią niemoc? Bo z tego, co statystyki mówią, podobno ostatni raz 10 lat temu Skra przegrała w Uranii. O, super. Nawet nie wiedziałem, że jest taki wynik. Szczerze mówiąc, przed meczem nie czułem takiego respektu jak kiedyś do Skry. Wiadomo, że to jest wicemistrz Polski. Wiadomo, że ma bardzo utytułowanych zawodników. Natomiast sport jest taki, że jeżeli wygrywasz, to czujesz się pewnie siebie i byłem świadomy tego, że to jest nasz teren i że muszę mieć w głowie myśl taką, że możemy ten mecz wygrać, więc cieszę się, że utrzymywaliśmy, nie pękliśmy i wierzyliśmy w to, że możemy to zwycięstwo dowieść do końca. Co było szczególnie waszą mocną stroną w tym meczu? Nie wiem, szczerze, ja jestem tak nakręcony podczas meczu, że nie analizuję tego. Myślę, że mamy zespół, który się uzupełnia w trudnych momentach, to jest bardzo ważne. Nie mamy jednego lidera, więc jak ktoś nam się wyłącza, automatycznie ktoś inny przejmuje kontrolę i uzupełnia, więc zespół i myślę, że jeszcze raz zespół. Gdy sezon się zaczynał, tak patrzyliście na terminarz, jak tak, co wtedy sądziłeś, ile punktów będziecie mieli po 4 meczach? No ja nie jestem właśnie tego typu zawodnikiem. Już miałem takie pytanie przed sezonem, więc myślałem o debiucie. Po debiucie myślałem o drugim meczu. Teraz wygraliśmy z Bełchatowem. Skupiam się na tym, żebyśmy za 3 dni w Zawierciu zagrali dobry mecz. Trzeba odpocząć, bo to był bardzo emocjonujący i trudny mecz. Więc na tym fajnym terenie wracają hale, gdzie jest publiczność, wracają hale, gdzie jest dobra atmosfera. Także cieszę się, że zagramy w Zawierciu na bardzo trudnym terenie. Mam nadzieję, że utrzymamy tą dobrą pasję. No cóż, życzę, żeby kolejne mecze również odbyły się w Olsztynie w tak wspaniałej atmosferze i żeby kończyły się również takimi wynikami. Do zobaczenia na Uranii. Dziękuję bardzo. Mecz Indyk Polu ze Skrą komentował Wojciech Żyzga przed laty, między innymi trener olsztyńskiego zespołu. Jak oceniasz ten dzisiejszy mecz? Dobry mecz. Dobry mecz i nie tylko chodzi o sam wynik, który ważył się do samego końca, choć to zawsze podbija emocje, ale no ja cały czas przeglądałem mocno statystyki. Naprawdę dobre wartości przy tak intensywnym meczu granym na dużej dynamice, na dużej odwadze. Z takim, bym powiedział, czasami na poziomie desperacji oba zespoły walczyły. Dobrze oba zespoły wytrzymały fizycznie. No i kilka akcji, powiem szczerze, że nawet challenge'owa kamera nie potrafiła rozstrzygnąć. Nie kibicowałem, że tak powiem, żadnej drużynie, ale mieliśmy z Markiem Magierą mieszane uczucia, a potem oglądając challenge znowu zmienialiśmy zdanie. Także mecz no, w każdym aspekcie bardzo taki ekspresyjny, pełen zwrotów. No podobno Olsztyn ma 12 budżet w plus lidze. A które miejsce ma w tabeli? No, drugie lub pierwsze w tej chwili. Ja myślę, że furmanka pieniędzy pomaga, że tak powiem, przysłowiowa w zbudowaniu dobrego zespołu, ale już przed ligą pachniało, że jest kilka zespołów i między innymi w tej grupie AZS Olsztyn również, że to jest zespół, z którym wygrać będzie wszystkim trudno i liga nam się wyrówna. Może po jeszcze większej ilości meczów będziemy mieć odpowiedź, czy ten poziom zostanie utrzymany, czy może będzie bardziej wyrównany, ale czy w górę, czy w dół. No do dyskusji. Ten mecz pokazał, że te dobre zespoły potrafią dalej grać na dobrym poziomie i bardzo jest to wyrównany poziom. A kto szczególnie podobał Ci się w olsztyńskim zespole? W olsztyńskim zespole mi się generalnie podoba system gry. Oni zresztą jakby trochę kontynuują ślady zeszłego roku. Tutaj widzę, że trener Santilli jakoś specjalnie nie zaburzył tej władzy Woickiemu. Grają dalej szybko, dynamicznie. Dzisiaj trochę się dziwiłem, że na przykład gra przez środek nie była tak mocno akcentowana w pierwszym secie, ani razu, to było dziwne, ale widać pewien styl, wypracowane mają mechanizmy, no widać, że nowi gracze, chociażby jak Tomasz Rousseau jeszcze musi chwilę dojrzeć, zobaczyć jak u nas to gra, ale dla niego to pewnie każdy przeciwnik jest troszeczkę nowy. Ja mówię,
zawodnicy wszyscy potrafią grać, potrafią zachowywać się odpowiednio w danych sytuacjach. Indywidualnie, no ja zawsze jako tam serce rozgrywającego to gdzieś tam za Wojickim bym kibicował, ale podoba mi się bardzo Michał Żurek, bardzo stabilny. Kuba Kochanowski pokazuje, że dojrzewa z każdym momentem. No choć dzisiaj jakiś tam jeden był, on był taki, że chyba wszystkim gardło ścisnęło, zwłaszcza po stronie Olsztyna. Ale ten mecz był bardzo intensywny i tak jak mówię, on miał wszelkie takie znamiona hitu tej kolejki. Przed sezonem działacze olsztyńskiego klubu zapowiadali, że ich celem jest walka o czołową szóstkę. Jak uważasz, jest to plan realny, czy też plan minimum, czy też maksimum? Ktoś ze znanych sportowców z naszej dziedziny i to chyba w spódnicy, czyli Małgosia Glinka, powiedziała, że jak ktoś sobie wyznacza plan minimum, to już niech zapomni o tym, że go zrealizuje. Olsztyński zespół nie powinien sobie stawiać minimum. Oni powinni walczyć o medal, o Mistrzostwo Polski. Myślę, że wejście do szóstki jest absolutnie w ich sportowym zasięgu. To, że liga może być bardzo wyrównana i zespoły będą się dzieliły punktami, już pokazały te pierwsze, no nazwijmy 4 czy 5 kolejek, bo nierówną ilość meczów mamy rozegranych przez wszystkie drużyny, ale ja sobie troszkę nie mogę wyobrazić tej pierwszej szóstki bez AZS-u Olsztyn. No bardzo się cieszymy z Twojej opinii i oby tak się stało na koniec sezonu. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Zobaczmy się w komplecie także 29 października.